Cześć, witajcie. Dziś mamy wtorek. Jadę do Foreveru, bo w końcu dezodoranty dojechały. Jest przepiękny dzień. Wczoraj w nocy, około pierwszej, no około 12 może tak, padał śnieg z ogromnymi, ogromnymi płatkami. Niestety nie nagrałam tego, bo i tak było ciemno i okno było brudne od soli i tak dalej. To by się nic nie nagrało. Ale zobaczcie dookoła mnie, co tu się dzieje. Po prostu jest śnieżna pokrywa. Widzicie, wszędzie jest ten śnieg. Mamy słońce. Tak jak mówiłam, pierwsze słońce było w niedzielę. I teraz już mam nadzieję, będzie więcej tych dni. Jest przepiękne niebo. To jest bardzo ważne, bo jak niebo jest brzydkie, o tam jest piękny kolor, taki niebieski. Jak niebo jest brzydkie teraz, to później na ogół lato jest do niczego. I widzicie tu nasz parking, samochodziki i mój właśnie cały, zaraz moment, bo zapomniałam, mam tu moją torbę na zakupy. Jeszcze ktoś będzie jechał, nie będzie mógł przejechać, bo mu zatarasowałam. Widzicie, jest fajny, fajny śnieg. O, mięciutki, elegancki. A tu jest patent właśnie na szybkie odczyszczenie samochodu i niezniszczenie gum w wycieraczkach. Także zawsze sobie tak zostawiajcie. No, słuchajcie, w ogóle chciałam wam powiedzieć fajną wiadomość. Od paru dni, dzisiaj będą wiadomości, o ile znowu nie zapomnę coś powiedzieć, ale od paru dni, od 21 stycznia w miejscowości Grindavik, która znajduje się na południu Islandii, koło Grindaviku znajduje się Blue Laguna, słynna, w której można pomoczyć się. Powiem wam, że od 21 stycznia tam zaczęły pojawiać się trzęsienia ziemi, okolicy 3-3,5. Bardzo dużo tych trzęsień ziemi pojawia się. W jeden dzień było aż 30 trzęsień ziemi. No tak to jest. Islandia właśnie jest z tego słynna, że jak tu się mieszka, człowiek nie zdaje sobie sprawy, ale my codziennie mamy trzęsienia ziemi i tak właśnie odczuwalność jest różna, zależy po prostu jak duże jest to trzęsienie, jak daleko. Parę dni temu mi po prostu spadły, znaczy może nie spadły, co przesunęły się naczynia w suszarce i ja jakoś tak nie skojarzyłam w ogóle faktu, że to jest przez te trzęsienia ziemi, ale tak właśnie było, bo one same z siebie się nie przesuwają. I powiem wam, że czekamy w tej chwili na to, co tam się wydarzy, ponieważ ziemia podnosi się na górze. Góra nazywa się Thorbjörn. Na tej górze ziemia przesuwa się, podnosi się o około 4 cm dziennie. Także wiecie, jest oczekiwane, że może lawa wypłynąć. Cały Grindavik, który zajmuje, właściwie nie wiem ile, z 6 tysięcy ludzi mieszka w Grindaviku, nie wiem, tu mówię w tej chwili, nie wiem. W każdym razie być może będzie trzeba tych wszystkich ludzi ewakuować. Odbyło się wczoraj spotkanie właśnie w mieście z mieszkańcami, co odnośnie tego właśnie, że może być taka sytuacja. Także widzicie, po prostu tak tu jest. I dlaczego tak jest? Ponieważ wulkan Hekla, który wybuchł w 2017 czerwca wybuchł ten wulkan, on powoduje trzęsienie ziemi tektoniczne i ja odczułam to trzęsienie, to było moje pierwsze trzęsienie ziemi. I ja mieszkałam wówczas w Isafjordur, w ogóle na Flaterach mieszkałam, tam gdzie lawina zeszła w tym czasie, ale przebywałam u mojej mamy w mieszkaniu w Isafjordzie i są na to nawet świadkowie, szafy się otwierały, drzwi, lampa się, wiecie, bimbała. Myśmy nie wiedziały, co chodzi, to był stary drewniany dom i to było na drugim piętrze tego domu. Także my po prostu będąc na tej wysokości to poczułyśmy, ale jednak ludzie tam nie poczuli tego, myśmy to w tym domu poczuły. Drugie moje takie poważniejsze trzęsienie ziemi to ja poczułam w 2008 roku, to było 27 maja, no to nie pamiętam już, co to było za trzęsienie ziemi, ale przepraszam, to było takie tektoniczne, które ja naprawdę poczułam, ja się przestraszyłam. Zawsze myślałam, że spakuję walizkę, wiecie, i będę uciekać, przed siebie lecieć. No niestety tak się nie stało, siedziałam zamrożona, po prostu patrzyłam w okna, jak mi się szyby ruszają, w drugim budynku szyby się telepią i tyle przestało. Przestał być dźwięk podobny do walca jadącego po asfalcie.
pamiętam, moja mama się pytała, słuchaj, ty wstawiałaś pralkę, ona wiruje, no to tak, że to był takie coś, właśnie taki dźwięk. No a co teraz będzie? Właśnie Hekla wybucha średnio co 7 lat tutaj i wyobraźcie sobie, od 2000 roku nie wybuchła. Także ja wiem od mojej byłej niedoszłej teściówki, że po prostu jest taka masa, takie ciśnienie lawy na, właśnie pod Islandią, że no, jeżeli to wybuchnie, to będzie spektakularne prawdopodobnie, będzie ogromne i oni właśnie nie wiedzą teraz, czy to wybuchnie tam, coś, ta lawa trochę ujdzie, czy wybuchnie może Hekla, bo to się przesunie, wiecie, nic w tej chwili nie wiadomo, są spekulacje, bo niestety, jeżeli czytacie w polskich wiadomościach, wybuchnie wulkan na Islandii, to wam powiem, nikt tego nie wie. Już było kilkukrotnie, wybuchnie wulkan na Islandii, uważajcie, ruch lotniczy będzie sparaliżowany i tak dalej, tak jak to było w 2010 roku, kiedy to 10 kwietnia wybuchł wulkan o pięknej, długiej, niewymawialnej nazwie Eyjafjallajökull. Tak, no. Więc tego nikt nie wie. Także jeżeli czytacie wiadomości i w polskich wiadomościach jest napisane, że wybuchnie wulkan na Islandii, to bądźcie pewni dopiero po przeczytaniu, że ten wulkan wybuchł już, dlatego że tego nie wie nikt. I to tak naprawdę jest tylko nagłaśniane, żeby przyciągnąć uwagę. Może teraz ja też tak robię, żeby przyciągnąć uwagę? Kto to wie? No i druga wiadomość, w drodze do Foreveru. Słuchajcie, dla tych, którzy wybierają się do Islandii do pracy, zaczynają się strajki. Teraz zaczną się strajki i to są już takie strajki, że ludzie są zmęczeni, bo zeszłoroczne strajki jakby nie przyniosły rezultatu. Nie podpisano nowych umów zbiorowych, które związki zawodowe podpisują z państwem odnośnie stawek, odnośnie godzin pracy, jak długo i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że po ostatnich strajkach w zeszłym roku część ludzi w ogóle nie dla ludzi nie podpisano tych umów. I to, co jest śmieszne, to są pracownicy miasta Reykjavik, właśnie oni zaczynają pracować, czyli dość duża grupa osób. Strajki zaczną się na razie tak, że będą pracować do 12:30, później w jeden dzień pójdą na przykład do pracy, w inny dzień w ogóle nie pójdą do pracy. To wszystko oczywiście jest płacone dla tych osób, ponieważ są to związki zawodowe, a później będą strajki, które będą 24-godzinne i z tego, co mi, widzicie, jakie piękne słońce jest, z tego, co mi wiadomo, to później strajki będą do uzyskania po prostu stawek płac takich, jak się należą ludziom. Oni nie chcą podpisać ochłapu, tak jak to było w latach poprzednich, że podpisywali ochłapy tylko dlatego, dobra, kończymy strajk, okej, idziemy do pracy. Powiedzieli tym razem nie. Strajk będzie do bólu, do końca, aż damy radę, ileś miesięcy nawet, niech jest ten strajk. I chcę wam powiedzieć, że jeżeli jedno ruszy, to pójdzie jak domino i po prostu pojawią się inne zakłady pracy, które zaczną strajkować. Dużo ludzi traci w tej chwili pracę. Ciężko jest znaleźć też pracę, jeszcze jak się języka w ogóle nie zna, to jeszcze angielski gdzieś przejdzie. Ja wam powiem, w tej chwili już jest duży nacisk na islandzki. Są miejsca, gdzie po angielsku też, ale jeżeli nie znamy w ogóle języka albo bardzo słabo angielski, może być naprawdę problem ze znalezieniem pracy. No i coś jeszcze chciałam właśnie o tym wszystkim wam powiedzieć i zapomniałam, bo prowadzę samochód i jest to słońce i po prostu ja się bardzo koncentruję tutaj na drodze. No. tak. Aha, właśnie, już wiem, co chciałam powiedzieć. Chwilowy reset. Procesor musiał się zresetować. Jest potworne słońce, aż droga jest cała zielona, ale wiem, że lubicie oglądać drogę, ale tak szczerze mówiąc, to dawno mnie tak nie oglądaliście, więc dzisiaj ja się wam pokazuję. Chciałam powiedzieć o tym, że w 1995-96 roku była podobna sytuacja tutaj.
i też były strajki i wówczas cała Islandia stanęła. To był ten czas, że moja mama miała wyjechać tu do Islandii. Niestety przez te strajki moja mama nie wyjechała, ponieważ nie dało się załatwić kontraktu, ponieważ nikt nie pracował. No to było samo logiczne, że nie będą wzywać pracownika po prostu, bo nie ma miejsca pracy. I wówczas, z tego co mi wiadomo, stanęła cała Islandia. Boże, jak źle się jedzie dzisiaj. Nic nie widać. I te strajki trwały dość długo. Moja mama przyjechała w 97 roku tutaj do Islandii. Ja przyjechałam w 98, rok po niej, w listopadzie. To wyobraźcie sobie, że wówczas jeszcze był, jak ja to nazywam, smród tych strajków. Wówczas wprowadzono plus 2% odkładane na emeryturę, co jest bardzo ważne, co jest bardzo dobre. Wiem, że w Polsce w tej chwili też to zaczynają powoli robić. I jeżeli macie taką opcję tu na Islandii czy w Polsce, podpisujcie to, ponieważ są to dobre pieniądze na później. Nigdy nie wiesz na kiedy. I na przykład tak jak ja miałam odszkodowanie później za wypadek samochodowy, to ja z tego tytułu dostałam całkiem niezłe pieniądze. Także wiecie, po prostu tylko dlatego, że przez 9 lat ja płaciłam te plus 2%. No, ale właśnie w 2004 roku, później jak ja pracowałam w fabryce rybnej, był taki dzień, że przyszli ze związków zawodowych i powiedzieli do nas tak: już nie będą się wypłaty co roku zwiększały o 4%, tak jak to zawsze było. 1 stycznia wszystkie wypłaty szły o 4% więcej, a z automatu. Powiedzieli, że w następnym roku pójdzie o 3, w następnym o 2, w następnym o rok, a potem już nie będzie w ogóle podwyżek. I powiedziano nam tak: albo podpisujecie ten papier, że się zgadzacie, albo nie będziecie tu pracować, dostaniecie wypowiedzenie. Także to było zrobione chamsko i po prostu człowiek nie miał wyjścia i musiał to podpisać, jeżeli chciał pracować. No logiczne, ja chciałam pracować, ja wtedy byłam 5 lat bodajże na Islandii. To czy ja miałam wyjście, czy ja to podpiszę, czy nie? No oczywiście, że podpisuję, bo gdzie ja będę szukać? Jeszcze byłam na wschodzie Islandii, gdzie tylko była jedna fabryka rybna, która niestety, ale dzisiaj ona już ona dzisiaj nie działa i ona dzisiaj nie funkcjonuje, po prostu zamknięta została. Właściciel sprzedał wszystkie maszyny i zabrał pieniądze, bo to był młody chłopak, który po prostu nie chciał się w to bawić. No ale całe miasto nie ma pracy gdzieś. Dobrze, tam jest huta aluminium, to chociaż ta huta aluminium trochę rozładowała. No, dobrze, to jadę sobie do tego Foreveru jadę i słuchajcie, polecam, są. Jeśli macie, macie pytania, piszcie do mnie, ja Wam odpowiem. Polecam Wam stronę na Facebooku. Jest to strona, nie grupa. Strona, właśnie zapomniałam, Aloe Vera Forever, nie wiem. Jest to moja strona, później tu podlinkuję Wam. Właśnie to jest śmieszne, nigdy nie mogę zapamiętać, jak nazwałam tą stronę. Ma świetną nazwę, ponieważ kiedyś pan, który mi drukował wizytówki, powiedział: Boże, taką nazwę znalazłaś? Ja mówię: no tak, znalazłam. Mówię: ale piękna nazwa, ponieważ jest to właśnie Forever Aloes, nie, Aloe Forever Living Island, nie wiem, nieważne, dobra, znowu namieszałam, jak zwykle to ja, link będzie. Też zapraszam do Instagrama Aloes, mały myślnik ten na dole, Islandii, Aloes na Islandii, też znajdziecie, jak wpiszecie wyszukiwarkę. Nie ma polubień na razie, jeszcze jest 6 postów do tej pory, także zapraszam do polubienia tam. I tam właśnie też daję informacje o produktach. Jeśli jesteście w Polsce, to ja muszę to sprawdzić, bo prawdopodobnie da się w tej chwili zamówić przeze mnie produkty. Tylko ja nie wiem, jak to działa. Pytałam się tu w biurze, laska nie wie. No kurczę, pracuje w biurze, mają, że tak powiem, monopol na Islandii i ona nie wie. Ona nie wie, bo ona nie musi wiedzieć i po prostu tak to wygląda. Tu mamy właśnie problem z jedną rodziną, która ma ten sklep i po prostu my wszyscy musimy od nich kupować, podbierają nam klientów też przez to. Także zgłaszajcie się do swoich po prostu ludzi, którzy się ogłaszają, bo ciężko na to pracują, żeby po prostu to funkcjonowało, działało, żeby zbudować swoją strukturę.
Okej, okay. Zaraz się z wami połączę tu. Jestem właśnie w Forever i zobaczcie, tutaj są produkty, nie wszystkie, ale można właśnie sobie tutaj coś znaleźć dla siebie. Jest cała gama tych produktów i niebawem wam pokażę różne produkty, ponieważ mamy i napoje, i kremy, mydło, najróżniejsze, najróżniejsze. Oczywiście też mamy produkty do odchudzania się, do oczyszczania organizmu. A jeżeli kojarzycie, to widzicie, tu jest właśnie słynna butla. No, wyszłam właśnie z Foreveru. Mam tutaj dla moich klientów bardzo dużo dezodorantów. Zamówili, także fantastycznie. Ludzie biorą czasami na zapas, że gdyby zabrakło, ale powiem wam, taki dezodorant, nie będę go w tej chwili otwierać, gdyż nie chcę pomieszać i komuś po prostu dać otwarty, ale taki dezodorant starcza, słuchajcie, na kupę miesięcy. To jest nie do uwierzenia, na jak długo starcza ten dezodorant. On jest fantastyczny, jeżeli macie uczulenie na różne inne produkty, na dezodoranty czy na aluminium. Przede wszystkim właśnie on nie zawiera aluminium i tutaj jest... Właśnie nie wiem, czy tu jest to napisane, na pewno jest napisane, na pewno w składzie doczytacie się, że właśnie nie przeczytacie, że jest aluminium, co jest bardzo ważne, ponieważ tak naprawdę aluminium nas truje. Kupiłam również pomadki, ponieważ mam zamówienie na pomadki. Pomadka wygląda o w ten sposób, jest nieduża, jest też na bardzo długo, jest bardzo tłusta, po prostu jest rewelacyjna. Ja w tej chwili mam ją na ustach, jak wyszłam z domu, się posmarowałam i oczywiście też zakupiłam taki produkt, który jest do antybakteryjny do rąk, żel antybakteryjny, który przepięknie pachnie. On pachnie, słuchajcie, białą herbatą i on jest z miodem i on też zawiera, on zawiera aloes i miód. Jeżeli chodzi o pomadkę, ważna rzecz, pomadka zawiera żożobę, także jeżeli ktoś nie może żożoby, to żeby właśnie o tym pamiętać, pomadka zawiera żożobę, a tak to po prostu jest rewelacja. Będziecie u mnie zamawiać, większe zamówienia zawsze u mnie dostają katalog, który po prostu można sobie przejrzeć. Jak coś, to mogę wysłać wam nawet na Messengerze ten katalog i po prostu możecie zobaczyć. Nawet jeżeli tu na YouTubie mnie oglądacie na kanale Wenus, ponieważ Wenus ma stronę na Facebooku Wenus Północy. Także nie musicie do mnie pisać na prywatne wiadomości, tylko piszcie tam przez Wenus Północy. Dobra, ja jadę dalej do domu, ponieważ śpieszę się, później jadę na masaż. Dzisiaj jadę znowu na ten, jak on się nazywa, na laser i wam powiem, jest o niebo lepiej. Jestem bardzo, bardzo zmęczona po siłowni. Wczoraj dałam sobie wycisk i bardzo mnie boli znowu, no ale widzicie, jak chodzę, wszystko ma się dobrze. Kończę, bo gadam i chcę jechać, a już nie będę z kolei przyciągać. Pozdrawiam was serdecznie, subskrybujcie kawał. Kawał dobrej roboty, subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco, żeby wam się wyświetlało i łapka w górę. Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć!